Hej, hej, moi drodzy, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Transport Fever. Właśnie zastanawiam się, czy nie wykorzystać tutaj tego, że nasza tutaj wspaniała farma leży nad brzegiem rzeki i nie spróbować, jeśli to możliwe, uruchomić transportu wodnego. Tylko dokąd byśmy to jedzenie transportowali? Bo to też jest dosyć istotne. Tutaj, do fabryki jedzenia. Idealnie, nie? Zobaczmy, czy w ogóle ta rzeka jest tu spławialna. No właśnie. Ta rzeka jest tutaj niespławialna. Czyżbym wziął sobie mapę, na której nie można nic zrobić? No to by było pechowo. To by było mocno pechowo, ale chyba tak wygląda, że ta rzeka jest za wąska? Jeszcze spróbujemy pobawić się tutaj naszą ustawieniem. Nie jest tak źle. Daję radę. Tylko teraz tak, czy będzie wystarczająco blisko? Czy będzie wystarczająco blisko? Chyba automatycznie się nie będzie przenosiło, nie? Ale wiecie co? To jest nawet niedrogo. Postawmy go. Przed chwilą tutaj było ok, o. Postawmy go tak jak możemy. Podłączmy drogą. Może się okaże, że jest wystarczająco blisko. Miejska droga wystarczy. Nie tak. Teraz zobaczymy, czy podświetlając. Nie. Niestety nie. Nie łapie nam farmy. A zobaczmy, czy pobudowanie tego bliżej portu nie... Aha, bo to źle zrobiłem. Moment, bo to musi być towarowy. Nie. No to sierota ze mnie totalna. Dobra, no 200 tysięcy żeśmy puścili. Dobra, towarowy. A teraz będziemy wiedzieli, czy... Nie. Chyba nie sięga, widzicie? No to dobrze, to od razu postawmy go gdzieś indziej. O, na przykład tu. I myślę, że tutaj sięgnie. 204. Dobra, mamy go. Teraz wąską drogę, tak żebyśmy nie zniszczyli tutaj... Jaki tam konflikt? To czym ty znowu wymyślasz tutaj? Kurde. Czasem ta gra mnie naprawdę potrafi zdenerwować. Jaki to może być konflikt podczas wyrównywania terenu? Pole zostanie usunięte. Nie chcę żadnego usunięcia, żadnego... O, to by było dobre, ale się nie da. Ale się nie da. No dobra, jak się nie da tak, to może się da... Mówiąc brzydko, tak. O, wiem, że to nijak nie ma... Ojojojojojojoj. Ale w sumie mamy kasę, zaszalejmy sobie. 500 000 po to, żeby podłączyć drogę. Teraz tak, czy ja sięgam? Czy nie sięgam, jak myślicie? Nie mam pojęcia, nie? Trudno zgadnąć. Czy to automatycznie będzie schodziło? Zobaczymy. Dobra. Druga gdzieś to była nasza fabryka. O, no tutaj z fabryki to chyba trzeba będzie jednak przetransportować to, ale to damy radę. Odwrotnie oczywiście. O, proszę, voilà, drogę zaraz zrobimy. Tutaj nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o drogę. Teraz zastanawiam się, czy ja muszę dowozić to tu? Chyba tak. No dobra, na razie mamy. To co? Potrzeba jeszcze, by... coś jak... Tak właśnie, coś jak... Miejsca, gdzie te statki przecież tutaj się budują, nie? No to co? To postawimy go... O! I budujemy. Co my tu mamy do wybudowy? Bo my musimy przewozić żywność. To jest pasażerski, ropa naftowa, paliwo. Dobra, czyli do wyboru nie mamy zbyt dużo.
Klondike wydaje nam się jedynym możliwą opcją na żywność, zboże i żywiec. Okej, kupimy takiego chłopaka. No i zobaczymy. Najpierw kupię jednego. Stwórz linię. No tak, nowa linia jest konieczna. Stąd do Stafford Zachód. Tylko może bym zrobił inaczej. A w sumie to nie ma znaczenia, to jest tak blisko ten... No i okej, mamy linię. Już płynie. Popatrzmy sobie, jak to wygląda i czy to w ogóle coś się będzie zbierało. O rany, ale wielkie bydle. Klondike. W ogóle ciekawa konstrukcja z tym kołem takim z tyłu. Interesująco to wygląda. Prędkość ta nie ma zawrotnej, nie? 11 na godzinę. Dziewięć. Osiem. No dobra, przyspieszmy to, bo chcę zobaczyć, co on, czy on... Pierwszy statek, tak? Jest! Mamy pierwszy statek. Wykryte następujące problemy. Brak trasy. Jak brak trasy? Halo. Ale jaki brak trasy? O czym oni tu mówią? Linia 1. Dodaj dworzec. Chyba wiem. To most. To most tutaj. On przez ten most nie przepłynie. Nawet na pewno. Dobra. Słuchajcie, trzeba poprawić. Trzeba poprawić most, bo inaczej jest lipa. No dobra. A gdzie on płynie? Dokąd płyniesz, chłopie? Aha, czyli w tym i z powrotem przepływasz. No dobra. To nie, to my musimy to poprawić. Główne połączenie zostanie przerwane. Spoko, nie bój żaby. Zaraz pobudujemy lepsze. Nie ma się co ekscytować. I oczywiście pobudujemy go na tyle wysoko, żebym mógł sobie przepłynąć. O, piękny mostek. Teoretycznie powinien przepłynąć. Tory tramwajowe? Nie, żadnych torów tramwajowych. Zbyt duże nachylenie, konflikt wyrównania terenu. O czym ty tutaj do mnie bredzisz? Dobra. Widzę, że trzeba będzie tutaj jednak jeszcze zrobić lepszy pomysł, lepszy porządek, jeśli można tak powiedzieć. Konflikt podczas... Dobra, trzeba to wszystko tu usunąć, widzę. Inaczej to nic tutaj nie zrobimy, dobra. Obniżanie. Niech to troszkę... Aha, tego nie zmienię już, no super. To wyrównanie teraz poproszę terenu. Rozmiar pędzla duży. O, może. Ale te rogi tu chyba zostaną. Obawiam się, że tutaj też. Mimo, że ładnie tu wyrównamy, no najwyżej przeniesiemy most gdzieś indziej. I chyba tak trzeba będzie zrobić, bo widzę, że to nie nam nie ujdzie. Nie pójdzie, dobrze. Szeroka wiejska droga, a niech mają. Kurde, niech stracę. I co? Podnosimy go wyżej. Tak, żebym mógł... Czy ja mogę teraz przepłynąć? Czy nie? No to jest pytanie, nie? Myślę, jak taki zrobię, że chyba tak. No. O matko, co ja to zrobiłem w ogóle? Jakiś dziwny los mocno zbudowałem, no ale dobra, zobaczcie, płynie, czyli daje radę. No okej, zróbmy tutaj tą drogę. Wiem, że to może nie, niezbyt elegancko, to może poprawmy wszystko już, żeby to było ładnie. Tak, żeby to było sensownie wszystko, dobra, i teraz drogi. Teraz stąd tu.
Trochę... O, ale krzywo poszłaś, drogo. Czemu tak krzywo poszłaś? Poprawimy to. Ale dzisiaj się bawimy. O, to nie to miało być. To miało być równanie terenu. No właśnie, równanie, równanie. Bo tutaj się jakieś doły, góry zrobiły, doliny, pagórki. To ma być proste, miłe i przyjemne. Dobra, teraz możemy drogę tutaj się bawić. Budowa niemożliwa, to też jest ciekawe, nie? O kurde, rozbraja mnie to. Czemuż to budowa jest tutaj niemożliwa? Dobra, wiecie co? Poprawię ten most, poprawię. Mamy kasę, bo już mnie to zaczyna wkurzać. Czemu nie mogę tego mostu skasować? O! A teraz to jest dopiero numer. Czemu ja nie mogę Albo tu czemu nie mogę nic pobudować? Oh my god, co tu się podziało? Gra nam zdzikowała. Gra nam totalnie zdzikowała. Jakiś konflikt. Jakieś konflikty ciągle gdzieś widzi. Kurde, ludzie. No, teraz dojdzie normalnie. No dobra, ale czemu nie mogę za przeproszeniem skasować mojego mostu? Który tu jest ni w ucho, ni w tyłek. No nie, no po prostu jakaś paranoja. Jakiś babol się zrobił? Ewidentnie. No to mamy babola. Będziemy most, który nigdzie nie będzie, nic nie będzie łączył. Można i tak. Dobra, zrobię go mniej więcej w ten sposób, ale nie, nie zrobimy go. Zrobimy go metalowy i go podniesiemy. Na tyle już wystarczy chyba, żeby przejechał. Tak, stalowy. I to jakaś paranoja tam się zrobiła. I nie będę się bawił. O, i teraz jakoś się udało, tak? Nie było problemów. Ale tu jak zwykle problem jest. Dobrze. To zróbmy tak. Usuńmy ten kawałek. I dodajmy ładnie tutaj. Aha, już ładnie nie dodamy. A, o, taki półokrągły. To mi się podoba. A ten będzie może kiedyś się usunie jakimś cudem. Bo na razie nie chcę. Jestem ciekaw, czy nasz okręt, statek tutaj w końcu dopłynie. Powiem wam, że prędkość tego no nie jest zbyt powalająca. A, właśnie, zobaczmy, czy tutaj coś się zbiera? Nie, nic się nie zbiera. Czyli wniosek jest prosty, trzeba niestety dowozić. Chyba dowozić. Zaraz zobaczymy. Towarowy. Postawimy tutaj ładnie, odwróć się. Aha. Ładnie, nie? Z drugą stronę jednak. O, będzie zdecydowanie taniej. Teraz działa, tak. No to teraz działa i teraz tak, czyli... Aha, czyli ja tu będę też musiał postawić dworzec kolejny. To wiecie co? Spauzujmy to. Niepotrzebnie tyle kasy wydaliśmy. Kompletnie niepotrzebnie. Ale jak już postawiliśmy, to już niech będzie, bo teraz powinienem tak naprawdę postawić go tutaj i mieć drugą, taką króciutką linię, ale dobra, niech wożą tędy, też da radę. Postawmy tutaj kolejny dworzec, jak się uda, no chyba, że się nie uda, to trzeba będzie niestety odżałować parę... A, udało się, tak trochę wycięliśmy tutaj. No i co, no i nową linię, ewidentnie. Nie linię 1, tylko nową linię. A właśnie, tutaj też was zostawię, bo trzeba będzie potem nazwać tą linię. Zróbmy sobie nowa linia. Nowa linia będzie tak, Stafford Transfer do Stafford Główne Miasto. Cokolwiek by to nie było, a my będzie... Teraz zastanawiam się, czy będą wozić wszystko? Chyba tak. Jak dam na auto,
Zrobimy zboże. Żywiec. Do portu. O, wystarczy, bo będzie jeden, więc na razie nie ma problemu. Mamy taką piękną... No i niestety musimy wykosztować się na depot, bo stąd jakbym miał wysłać tutaj jakiekolwiek samochody, byśmy czekali chyba pół gry, żeby cokolwiek dojechało, więc dobra. Ile tego kupimy? 4? Może to powinno wystarczyć chyba, nie? Trasa jest krótka. Na auto zrobimy. I mają jeździć zboże, żywiec, port. Proszę bardzo. Dobra, puszczamy. Niech lecą. Dobra, niech tam już wożą. A my przejdziemy sobie tutaj. No i tu dodamy kolejną stację, tak, towarówkę, która będzie odbierała to. 28 tysięcy, 27, no dobra. Wystarczy. I tu będziemy to zrzucać, nie? Nie trzeba budować kolejnej, dobra. Tylko stworzę nową linię. Nowa linia, i ona będzie z portu do fabryki. Tak zrobimy port. Fabryka. Jestem ciekaw, czy przy tej żenującej prędkości, która ten statek rozwija, on cokolwiek zarobi. To jest bardzo interesujące, przynajmniej dla mnie. No i dobra. Teoretycznie wszystko jest gotowe, tylko potrzebujemy tu jeszcze kilka samochodów, ale to już wyślę stąd. Kup pojazdy drogowe. Myślę, że 2. Więcej nie potrzeba. Będą jeździć na auto. Tak, będą zasuwać z autem. Powinno zadziałać. Gdzie my tu mamy port? Fabryka. Voilà. Niech jadą. Dobra, my zobaczymy, jak sobie radzą. Czy coś tam zwieźli już nam? Czy jeszcze nic? Produkcja 0, proszę bardzo. Dobra, puszczamy czas szybciej i patrzymy, czy coś tutaj w ogóle się dzieje, bo może ja to w ogóle źle porobiłem. Jakaś produkcja chociaż żeby wyskoczyła, nie? Na razie tu co, produkcja... Jest pierwsza produkcja, ludziska. Dobra, nie jest źle. Miejmy nadzieję, że ten na pusto nie będzie wracał, chociaż... O, 23 na godzinę, no to jednak może... A, to zobacz, jak to wolno się ciągnie. O. Jaką to ma pojemność, tak a propos? Koszty utrzymania nie są jakieś takie wielkie. Maksymalna prędkość średnia. Czas załadunku, waga... No dobra, tylko że... Szkoda, że nie jest podane ile... Aha, setka! No to powiem wam, to może zarobić. Jeśli go napchamy do pełna, to on może zarobić. Dobra, ci chyba coś wiozą już. W końcu jest jeden żywiec tutaj. Dwa zboża. Dobra, to powoli będzie jechało. Będzie się kręciło. Nie ma tego dużo, ale jest. Sorry, że ja tak podglądam tę jedną linię tylko, ale to przy okazji sprawdzimy. Dobra, tutaj ktoś czeka w Mozli. Zaraz tam statek nam dopłynie. Dobra, jak to wygląda? Aha, pociąg jak jest załadowany? Prawie pełny. Dobrze, może być. A tutaj jak to z ludźmi? Do Mozli jest trochę ludzi? Jest, jest. A ten czeka na pełne załadowanie? Oj, to będzie ciężko chyba. Trzeba będzie pozmieniać ustawienia, bo mam wrażenie, że za długo to będzie trwało. No ale okej, zaczekajmy. Dobra, tutaj statek podpływa. Podpływa. Ile ma w porcie? 15, niedużo. No ale to jest pierwszy kurs w sumie, nie? To powiem wam, jak go się tak do setki napcha, to ja myślę, że to może być... Może być intratne. Dopiero pełne załadowanie.
Ale tym razem nie poczekamy na pełne załadowanie, tylko puszczę go od razu, bo chcę zobaczyć po prostu jak to działa, ile to mniej więcej zarabia. Tutaj powoli ładnie wszystko rośnie, bo odbierają jeden po drugim, więc nic nie zostaje. Mamy 21 ze 100. No dobra, to zostawmy na razie, niech ta linia się tutaj... wiecie co? Ja od razu jednak zrobię, że New Market Stafford Zachód. Pełne wczytanie dowolnego. Dobra, tak ma być. Dobra, teraz tak, pociąg tu już dojechał. No nie mówcie, że nie zabrał wsi... ruszyło się Mosley, znaczy Stafford ruszył się, a Mosley... A ten tu czeka, nie? A to jest chyba już nowy. Tak, myślę, że to już jest nowe pociągisko. Bo ten już leci. To może nie będzie tak źle. A to jest 92, 94. No poczekajmy. Może być nieźle. Ale tutaj mają materiałów budowlanych. Orzesz to orzeszku. To trzeba to, kurde, zaraz gdzieś sprzedawać. Tutaj wszystko ładnie jest w miarę. Tutaj to żarcie. Tutaj też jest ok. Tutaj ropy nie są w stanie wybrać całej. Oho. A ten Schaffhausen, co to jest? Zaraz zobaczymy, bo może jest lepszy niż ten nasz. A przynajmniej szybszy. Schaffhausen, co ty potrafisz wozić? A, tylko pasażerów wozi. Ten ropę naftową i paliwo. Klondike jest tylko taki multi. Roll, no to tylko na razie Klondike nam zostaje. Dobra, zastanawiam się, gdzie pchnąć te materiały budowlane. A myślicie, że to by się sprzedały? Myślę, że tak, nie? Nawet na pewno. Newport, dobra, co my tutaj mamy? To jest pasażerski? Nie, to jest... To jest... Dobra, jak to wygląda? Gdzie tu jest podział. A, tam się wynieśli teraz. Czyli materiały budowlane musiałyby mieć gdzieś nowy dworzec. No i to możemy zrobić, to nie będzie takie trudne. I tak zrobimy. Materiały budowlane, ale nie tam. Myślę, że bardziej tu po tej stronie. O, żeby zgarnąć większość tych budynków. To sobie włączę jednak to. Może lepiej jednak tutaj gdzieś go dać. Co wy na to? O! Byśmy tutaj nie, bo tutaj nie łapię wszystkich. Może tu? No to by było niegłupie tutaj, nie? Mam prawie całą mapę tutaj, jeśli chodzi o przemysł. Tutaj jest za mało. Tutaj teoretycznie też jest nieźle, ale tych nie łapię, a szkoda. Myślę, że tu jest najlepsze miejsce. Tylko jeszcze go odwrócimy. Może gdzieś znajdę bliżej tak, żebym łapał, ale tam już tamtych wtedy nie ściągnę. Nie, to tu jest najlepsze miejsce. Szkoda, że owszem tej dużej fabryki nie, ale tak naprawdę wszystko, co się będzie tu rozwijać, to jest w moim zasięgu. Dobra. No to robimy, nie? Nową linię. Linia 1, to nazwiemy ją? Nie, no w sumie to jest tylko... nie żywność, tylko zboże. Zboże, żywiec. Napiszę, że to jest jeszcze... Zresztą nawet nie warto dopisywać, bo to widać od razu. Statek, już statek, niech sobie będzie, wiadomo o co chodzi. Dobra, a my tworzymy nową linię. Dodaj dworzec. Ten, Mosley południe i tutaj. Newport, węzeł. I to będzie materiały budowlane do Newport. I tam jest tyle tego, że nie są w stanie tego przejeść. Budowlane do Newport. Jo, dobra, mamy stworzoną, to teraz budujemy. Ile wybudować?
O, myślę, że spokojnie można 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, mamy nowe ciężarówki! Bęcki, dobra. I nową lokomotywę. Moment, spowolnimy trochę czas, żebym to wszystko ogarnął. Dobra, i ta przewozi tylko materiały budowlane. Nie chcę, żeby mi to nic innego taszczyło. Elegancko materiały budowlane. To trzeba zaraz zrobić upgrade wszystkich samochodów naszych. Materiały budowlane Newport. Aha, tam już mieliśmy jedną linię. Ale to jest ta słabsza, nie? A ta będzie ta druga. Okej, to tylko nazwiemy tą linię inaczej. Materiały budowlane Newport. To jest ta najnowsza. I nazwiemy ją, że to jest... Jakby to nazwać? No to chodzi o to, że ona sprzedaje w naszej przemysłowej, nie? Dobra, zrobimy Newport 1. Zmieści się? Nie. To skróćmy nazwę. Materiały budowlane Newport. Niech to będzie fabryk. Nie, Newport przemysł. O. Newport Newport 1. Dobra, będzie szybciej. Będzie wiadomo, o co chodzi. Dobra, to już lecą, będzie tutaj się łatwiej to sprzedawało. A my musimy teraz zabawić się w wymianę ciężarówek. O kurde, trochę tego będzie. Dobra, kamień fabryka, ale to będzie szybko, bo tutaj zrobimy wymianę taką, nie będę się bawił. Kamień, dobra, i ma być wymiana przy 25%. Teraz materiały budowlane Mosley, dobra, wyłączmy, żeby mi to nic nie wyskoczyło. Materiały budowlane. Samo się będzie nam zmieniało. Nie musi od razu. Na razie tam wszyscy, jak widzicie, zarabiają. Następne materiały budowlane. Bęcek. Bęc już. Mamy bęce. Proszę bardzo. Materiały budowlane. Jak ten czas leci? To 914 już. Proszę już. Pierwsza wojna światowa. Marzec, jeszcze nie. Dobra, tu się wymienia. Tu już wymienione. Nie widzę, kurczę, czy to już jest wymienione, czy nie. 25%, zakładam, że tak. No to co, Mosley Penta na razie zostaje. Pociągi w sumie też byśmy mogli wymienić, ale na razie dają radę. Nie potrzeba tutaj szybszych chyba, jak mi się wydaje. Aha, tutaj i tak już jest wymieniony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, niech sobie takie zostaną. Najważniejsze, że zarabiam. Ja bym troszkę zmniejszył jednak tą liczbę. Dobra, Newport, fabryka. Port, fabryka. Aha, to jest ta nasza nowa linia. Dobra, to też wymieńmy. Wyślij pojazd, żeby wszędzie były nowe. Nie będziemy trzymać starości. Tutaj z automatu leci, tak, z automatu. Wymiana przy 25 mamy. Dobra, teraz rafineria. Wyślij pojazd. Benz. Ok. Z paliwem. Gdzie to jest paliwo? Paliwo. To jest paliwo. Dobra, zmieniliśmy. Niech już się dzieje. Tutaj rafineria. To samo na szybko zmieniamy. Benz. Proszę bardzo. Rafineria ma ropę naftową taszczyć. Tak jest. Wymień pojazd. No i ropa paliwa New Market. No tutaj muszą być po prostu zwykłe na automacie, bo tutaj wozi raz paliwo, raz ropę. Więc dajemy mu po prostu tak i niech się bawi. Dobra. Stafford Mosley, niech sobie leci. To jest świeże. O, tutaj też trochę zboże, fabryka New Market. Proszę bardzo, wszędzie mamy trochę tego do wymiany. Na szczęście tu będzie zboże i to dość szybko, mam nadzieję, pójdzie.
Voilà, o, już pierwsze jest. Dobra, to następne to samo zrobimy. Następne zboże. Rach, ciach, ciach. Wymiana, proszę bardzo. Żywiec, port. A tu będą cztery zwykłe, więc nie ma problemu. Nic nie trzeba robić na automacie. I ciebie chciałem kliknąć. Na automacie spokojnie może sobie latać. Dobra, puszczamy tak, 25%, niech nam to ładnie wymieni. I co nam pozostało? Jeszcze żywce, żywce. Żywiec, benz, proszę bardzo, szybko zakładamy żywiec, gdzieś tu widziałem. Żywiec jest, dobra, wymiana przy 25%. I tu następna wymiana, 25%, na razie nie. Wymierzymy sobie benz. Benz, benz, żywiec, żywiec i tak, dobra, zostało nam jeszcze żywności, tak, no dobrze, żywności to od razu pyk, 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 pyk i tu wybieramy żywność, gdzie my tu cię widziałem, gdzieś cię tu widziałem, o, jest żywność, dobra, wyślij, okej, weźmy to wyżej, będzie mi wygodniej, dobra, i tu tak samo żywność. Trochę tego klikania jest, jak widzicie, ale robi się to samo w sumie. Tak naprawdę potem już mnie to nie interesuje. Jak dobrze wyklikam, to się samo kręci. 25%, dobra, to się wymieni. Tutaj też się wymieni. Tu już się wymieniło. Nie, jeszcze się nie wymieniło, a to się wymienią. To te pociągi, myślę, że do Mosli mogą latać, ale z mniejszą ilością. O! Myślę, że z pięcioma, i inną lepszą lokomotywą, nie? O, pięć wagonów, szybsza lokomotywa. Tak to wymienimy. Miejmy nadzieję, że to ładnie nam zadziała. Tutaj już prawie wszystko wymienione. Okej, okay. Dobra. Patrzmy jak za... O kurde, zobaczcie ile się nazbierało. O, to mi chodziło. 141, dobra. Moi drodzy, to jest piękna rzecz, wyłączę sobie to, bo jeżeli 141, ile chłopie zarobiłeś, przyznaj się, już zarobił wtedy, no to będzie bomba, to potrzeba dwóch statków. Jeden nie daje rady. Po prostu jeden nie daje rady. Okej, to kupimy następny. Już widzę, że jeden nie daje rady, kupujemy następny. Podłączymy go. No mamy tylko jedną, więc niech sobie jedzie. I tyle, moi drodzy. Proszę bardzo, udało nam się stworzyć, tak myślę, bardzo fajną linię. Tutaj nie są w stanie nawet odebrać już tego. Powiem, że nawet dodam jeszcze jeden. Jeden bęcka, jednego dodam. Dodamy go do linii... gdzie to jest? Boże, żywiec port. Bo widzę, że sobie nie radzą. Jest tego tyle, ładnie się tu produkuje. Tak. No i to jest te 159. Oj. Szkoda tylko, że one tak wolno płyną. Ale mimo wszystko zobaczcie, przy 20 już załadowaniu na 100 mamy zysk prawie połowy więcej niż koszt utrzymania, więc to się na pewno opłaca. Niestety jest powolny. No i to ma ten minus, że to jest powolne, ale teraz możemy... Aha, teraz mamy włączone pełne załadowanie. To już w ogóle będzie fajna rzecz. Zobaczmy tak, czy tu mamy już nowe pociągi? Nie, jeszcze nie mamy nowych pociągów. No i widzicie, one tu za długo stoją. Za długo tutaj mają przestoje, bo tych ludzi aż tyle teraz nie ma, jak rozwozimy jeszcze do innego miasta. No, ma 37, a tu już czekają do Stafford. Do Mosley, tak? Bo to jest Stafford, tak. Mocno, i Stafford tutaj... Tutaj swoje robi Stafford. Zbiera pełną chyba ilość. Gdzie jest nasz pociąg? O, wraca właśnie. To jest dosyć szybki, on jest pełny. Zabierze też pewnie... Większość ludzi, znaczy wszystkich, czyli będzie prawie załadowany do pełna. Okej, okay, można mu to w sumie dać, żeby czekał do pełna, to nie byłoby takie głupie. Stafford Mosley, Stafford ma
pełne wczytanie, o. No, zaraz nam tam statek się załaduje. A jak tu wygląda... Jak tu wygląda z pociągami? No dobra, ten się w miarę szybko załadował, o dziwo. Także ten drugi nawet nie czekał. Ma pełno pasażerów. No okej, ale w drugą stronę mają trudniej. No większość pasażerów chce lecieć do... Stotford. O, jest. Jest nasz drugi pociąg. O, i od razu, siu! Wciąga. Prawie pełno. No, ładnie to nawet poszło. Ładnie, ładnie. Teraz ci się ładują do tego pociągu. No nie jest to złe. Nie jest to złe. Ale tam jak zmniejszymy ilość wagonów i damy szybszy pociąg, jak to się wymieni oczywiście w trakcie, to myślę, że też będzie fajnie. Że też będzie nieźle. Jeszcze spojrzę na tą linię, jak ona wygląda. 97, 98, powinien zaraz ruszać. Już rusza nawet, dobra. My tu mamy ustawione, tak? Wymiennika. 25%, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i dobra, już tak zostanie. W międzyczasie samo się to wymieni. Trzeba pomyśleć jeszcze, co zrobić z kamieniem tutaj, bo mamy go też w zastraszającej ilości. Też będzie go trzeba gdzieś wypchać. Nie wiem jeszcze dokąd, ale zdecydowanie tak. No, nasze statki, jak to wygląda? Pełno załadowanie, proszę bardzo. A już w porcie czeka 175. Rany Julek. Tego się po prostu nie da. Jak one się tu miną? Oho, no tego Gierka chyba nie przewidziała. Przenikające się statki. Aha, czy mogę już skasować ten dziwny most? Nie, nie. No zobaczcie, ten mogę. A tego nie mogę. Nie, widzicie, to też jest dziwne. Ale dobra, niech tak zostanie. Będzie taka pamiątka po błędzie w grze. No co, myślę, że tu jeszcze jeden statek jest koniecznie potrzebny. To na szybko dodamy sobie jeszcze jedną maszynę. Wobec tego widzę tutaj w dwa nie dadzą radę. Nie wiem, czy dwa od razu nie kupię. Tylko tak, z odpowiednim... Ale nie na wszystkie, a zresztą. Nie nowa linia. To. A tą nową linię usunę, bo ona mi jest niepotrzebna. Tak, ta linia jest do niczego. Przypadkiem się stworzyła. Do widzenia. No i myślę, że te cztery statki będą w miarę ogarniać? Chyba tak, a będą w miarę ogarniać. A może i nie, a może i to będzie za mało, trzeba będzie z 10 kupić, żeby jeden za drugim tak samochody jeździły. No zobaczmy, jak to szybko ładuje, bo to też jest istotne. Uuu, powiem wam, że nieźle ładuje, tempo ma niezłe. A już mamy setkę. Tutaj ładnie sobie wzrasta wszystko. No powiem wam, że kurde, ciężko to teraz nie zarobić, nie? Normalnie ciężko to teraz nie zarobić. Co, kupię jeszcze ze dwa. Chociaż ile to kosztuje? 400 tysięcy. No wiecie co, to może jeden. Może jeszcze jeden kupię. Nie zaszkodzi. Niech płynie. Dobra. To by było... O, zobaczcie, to jak się korkuje. Koniecznie musimy... jak to można zupgrade'ować? Właśnie, jak to można zupgrade'ować ulepszenie? Na większy, oczywiście, że na większy. Koniecznie, zastosuj. Tak jest, bo się nie mieszczą chłopaki. Bo się po prostu nie mieszczą. Nie wiem, co tu się dzieje. Ale się po prostu nie mieściły. No, teraz będzie im wygodniej. Teraz będzie im wygodniej. I o to chodzi, nie? Tu zobaczmy tylko, poczekamy, ile zarobi ten statek z pełnym ładunkiem, bo to mnie interesuje. I myślę, że na ten odcinek to będzie koniec. Tu widzę, że okej, już powoli zarabiamy. Ogólnie wszystko jest dobrze. No port fabryka nie zarabia, bo
bo jeszcze nie ma tutaj odpowiedniej ilości towaru do przewozu. Tutaj widzę, że wszędzie na zielono, no statki nie mogą jeszcze zarabiać. Tutaj była wymiana sprzętu, więc zmieńmy na 100%, żeby nie wymieniał nam go ciągle. Tutaj też. Proszę bardzo, wszystko się ładnie kręci. Tu już też mogę zrobić na 100%. No, żeby nie przegapić, ile kochany zarabiasz. Jestem ciekawy. No. 700 tysięcy. Może być. Dla mnie może być. Okej. Finanse, proszę bardzo, zobaczcie. To jest chyba najbardziej opłacalna tutaj impreza. Jak się go do pełna załaduje, to on zarabia tyle, że jeszcze trochę. Koszty utrzymania przy tym w ogóle znikają. No dobra, zobaczymy, jak to się będzie w praniu miało. Bo na razie dla mnie to jest bomba. Dobra, gdzie tu można... A, tu już można też wymienić, dobra. Tutaj też już wszystko wymienione. No i okej. Zobaczcie, jaki tu się kocioł zrobił. Jaki tu się zrobił kociołek. A tu produkcja spadła. No, dopiero teraz rośnie. To normalnie, produkcja nam pospadała. Dlatego oni tak na pusto tu jeżdżą. Poczekamy chwilę, Myślę, że odzyskamy wzrost produkcji tutaj niezły, tak żebyśmy tu zarabiali. Szczególnie jak stąd dotrą tutaj ładunki. Tylko musimy dołożyć jeszcze ze dwie ciężarówki do przewozu i to będzie cacy. Dobra, to jest na dzisiaj koniec. Ewidentnie już tym razem koniec. Kupuję dwie ciężarówki. Dokładam je do linii port-fabryka. Bo inaczej po prostu to się nie będzie tu kręciło dobrze, bo teraz widzicie, ledwo nadąża z produkcją. Wszystko odbierają na pniu. No i dobra. Kręci się, interes kręci. Kolejny statek do pełna załadowany. To mi się bardzo podoba. Czy tu jakiś wraca? Nie, jeszcze nie wraca. Zobaczcie, ile tu czeka tego. Ile tutaj tego czeka. Ha, ha, ha. To chyba da radę. To będzie się pięknie kręciło. Wszystko się tu pięknie kręci, aż normalnie jestem zadziwiony, jak to ładnie działa. Trzeba pomyśleć jeszcze, co z tym kamieniem zrobić. Chyba, że macie jakieś pomysły, by widzicie coś, czego ja nie widzę. Gdzie by można go użyć? Tu można go użyć. Tu go przyślemy. O, zrobimy linię jakąś taką fajną z pociągiem i będziemy tutaj pchali normalnie ten kamień, który tam zostaje, nie? Chociaż widzę, że tak nie zawsze on zostaje. O. To wszystko zależy, jak tu jest z produkcją. To też nie tak halo. O, a teraz na pusto jeżdżą. No właśnie. Czyli nie, może jednak spokojnie, bo to są takie wahania produkcji, widzę. Tutaj dodaliśmy nową linię z odbiorem tego i od razu wszystko się ruszyło. Na razie ogólnie się wszystko kręci i to dobrze. Tutaj, jak widać, jest po prostu ruch totalny. Można to tylko tak nazwać. Inaczej tego człowiek tutaj nie nazwie, to jest tyle po prostu ciężarówek, że nie nadążają. To jest niezły numer. Okej, dobra moi drodzy, to trzeba będzie coś o tym pomyśleć, chyba trzeba będzie mniej tych ciężarówek zrobić, bo aż tyle ich tu ewidentnie nie potrzeba. Tak to zmniejszymy ilości. Zobaczmy tylko, czy... Bo tu się, no tu się nawet nie wyrabiają, nie? New market, proszę, tu się nawet nie wyrabiają te samochody, no trudno. A bo tu jeden jeszcze nie ten i wszyscy za nim się tak ciągną. O kurde, jeden jeszcze się nie wymienił. No dobrze, ale to już pomyślimy następnym razem. O kurde, no nie mogę. Po prostu czekajcie, ja szybko spojrzę. Szybko spojrzę na te statki. Tak jest, już zarabiają. Już normalnie zarabiają. No i to mi się podoba w tym wszystkim. Ci za chwilę pewnie właśnie będą zarabiać, ten jeszcze też by się mógł wymienić. No, no, ładnie to wygląda. Tak to lubimy się bawić, o tak. Pociągi mają milion prawie do przodu. Oho, jest jeszcze trochę, tu się pojawiła pierwsza ciężarówka, więc za chwilę będą kolejne pewnie. Tu już mamy wszystkie, tak, już mamy wszystkie, można przełączyć na setkę. Tu chyba już są setkę, tak, już są wszędzie setki, tutaj też chyba jest setka, też.
No dobrze, moi drodzy, odpadliśmy dzisiaj rzeczny transport, co do którego miałem niezłe wątpliwości, a okazało się, że to jest chyba normalnie kopalnia złota. I kasiory w sumie bardziej niż złota. No nic, zostawmy to na razie tak jak jest, zobaczmy jak to się dalej będzie kręciło. Jeszcze jest trochę kombinacji tutaj na tej mapie. Czekam też na samoloty, bo chcę zobaczyć, czy warto je w ogóle używać i jak to wygląda transport. Tak sobie myślę, że wtedy można by na przykład stąd zrobić gdzieś lotnisko do Newmarket, do Newport, o, albo tu w tych gdzieś, żeby to było daleko i żeby to miało jakąś przebitkę, ten przelot, bo to może o to chodzi, żeby było dalej. No, zobaczymy, nie? No, tutaj już czekają. Trochę się zbrakło. O, bo produkcja jest zero. A czemuż ta produkcja jest zero? A to strajk kurczaków? No nie, no taką moją linię, więc... A co tu się stało w ogóle? Jak to możliwe? Nie mówcie mi, że zwinie produkcję. I będzie koniec naszej wspaniałej trasy, która tak pięknie zarabiała. Okej, dobra, przekonamy się o tym w następnym odcinku. Hej, hej, moi drodzy. Trzymajcie się.